Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek przygód Barbarzyńcy w Diablo 2 Resurrected. Jesteśmy w drugim akcie, w tej chwili mój barbarzyńca ma 25 poziom. To są jego statystyki. Jest to barbarzyńca budowany pod bronie rzucane. Już pokazuje skille. Podwójny rzut to jest nasza podstawowa umiejętność. Do tego synergia, podwójne uderzenie. Z mistrzostw mamy mistrzostwo w rzucaniu, które zwiększa nam obrażenia, skuteczność ataku, szanse na trafienie krytyczne, na przeszywający atak oraz na niepochłonięcie zasobów, a także odnawia zasoby przy krytycznych trafieniach. I mamy jeszcze okrzyki, okrzyk oraz rozkazy, tu zwiększający obronę, a tu zwiększający nam życie i manę. Tak to wygląda w tej chwili. Spójrzmy jeszcze na nasz ekwipunek, mamy dwa elementy zestawu Berserkera, zbroję oraz hełm, dwa elementy anioła, amulet, pierścień i trzy elementy Sigona, buty, pasek, rękawiczki, bonusy widzicie jakie mamy z tych elementów, do tego jeden niebieski pierścień, taki podstawowy, będę mógł teraz go już zmienić, ponieważ już z tą maną nam się kłopoty skończyły w ostatnim odcinku, jak wyhazardowaliśmy sobie ten właśnie nożyk, który wykrada manę i daje manę za zabitego przeciwnika. Jeszcze mamy drugi nożyk, który daje szansę rzucenia zaklęcia zwiększenia obrażeń. Tak to się w tej chwili prezentuje. Obrażenia widzicie, wszystko widzicie. Dzisiaj idziemy do pałacu szukać tajemnego sanktuarium. Najpierw muszę porozmawiać z Drognanem. Laskę już mamy Horadrimów ogarniętą, więc jak znajdziemy tylko tajemne sanktuarium, ubijemy demonologa, to będziemy mogli już iść w kierunku Duriela. Rozpoczynamy od rozmowy z Drognanem. Rozmowa została przeprowadzona i teraz musimy poszukać tajemnego sanktuarium w pałacu. Z chwilą wiele słyszę. Otrzymaliśmy od Jerchyna zadanko. No i schodzimy. Pierwszy poziom haremu, w którym nic nie ma. Drugi poziom. I rozpoczynamy dzisiejsze zmagania barbarzyńcom na bronie rzucane. Dorabiamy się znowu kasy pod hazard, ale ten hazard zrobimy dopiero jak będę miał 500 000 tej kasy, więc nie będzie to na pewno w tym odcinku, być może w przyszłym, a może jeszcze w kolejnym. Zobaczymy jak szybko dorobimy się tego 500 000. Wiadomo, z każdym odcinkiem tej kasy dorabiamy się coraz szybciej, bo coraz bardziej wartościowe sprzęty wypadają z zabijanych przeciwników. Tu mamy najeźdźców, kosa dobrej jakości, szara wyleciała. Mamy kościanych łuczników, muzyczka klimatyczna jak zawsze w tych lokacjach. Na razie nic fajnego nie wylatuje. Same białe przedmioty w większości. Zobaczymy. O, są kolcze rękawice żółte. Czy dzisiaj uda nam się wyfarmić jakąś runkę znowu? I czy będzie to jakaś lepsza runka niż te, które wyfarmiliśmy do tej pory? Do tej pory najlepszą runą był Itch w mojej kolekcji. Czyli słabo. Za chwilę będziemy mieli kolejny poziom, bo tego poziomu nie udało mi się wbić w poprzednim odcinku, ale brakowało nam bardzo niewiele punktów, więc za chwilę powinniśmy wbić ten poziom. Gdybym miał grupę elitarną, bym wbił ten poziom pewnie od razu, ale nie trafiła nam się jeszcze dzisiaj elitarna grupa przeciwników, na razie standardowi. Już mamy poziom kolejny, zaraz sobie odbierzemy punkty. Punkty rozdam w żywotność, to już na razie jest wiadome, ponieważ nie potrzebuję rozdawać teraz na tym etapie jeszcze punktów w inne statystyki.
Ok. Odbierzmy te punkty. Zwiększamy sobie życie mojego barbarzyńcę, który i tak jest bardzo duże. 560 punktów mamy życia. I tu dajmy punkcik w co? Może tym razem w mistrzostwo w rzucaniu. Kolejny punkcik. Będziemy tak w miarę na zmianę dawać punkty w podwójny rzut i mistrzostwo w rzucaniu właśnie po to, żeby równoważyć bonusy z tych obu umiejętności. Trochę tej many podnoszę, prawda? Ponieważ jak walczymy z niektórymi przeciwnikami, to nie wykradam many, dlatego troszeczkę tej many w razie czego muszę mieć. Jeszcze troszkę zostało tego poziomu. Kilka komnat do sprawdzenia. Staram się czyścić każdy poziom dokładnie. I wbijać jak najwięcej punktów doświadczenia. Zobaczymy, z jakim poziomem uda mi się zakończyć normalny poziom trudności. Dzięki temu właśnie, że gram od początku na Players 8 i gram bardzo dokładnie, obchodząc większość lokacji. Niebieski pierścień nam wpadł do ekwipunku. Runka tier, fajnie, pierwsza runka dzisiaj. Bez szału. Ale może być. Mamy chyba już 3 runy tir. Ta będzie czwarta, czyli będzie można transmutować. Pierwszy poziom haremu. Tu jeszcze amulet. Ok, w takim razie idziemy już do zejścia na drugi poziom. I teraz zobaczymy sobie amulecik. Do skuteczności ataku, do zręczności. Pierścień do energii i te rękawiczki. Szansa na magiczne przedmioty, odporność na ogień, naprawianie. Może będą trochę warte, zatrzymamy je na sprzedaż. Nadmiarowe potki zużywam, otwieram sobie też portale nadmiarowe. Tu już mamy zejście na kolejny poziom, ale zanim zejdę na ten kolejny poziom, to oczywiście jeszcze załatwię tych przeciwników w całej tej lokacji. Wulga dobrej jakości. Wulga to broń drzewcowa pierwszopoziomowa. Tu mamy punkt nawigacyjny, pierwszy w pałacu. Pierwszy i w zasadzie ostatni. Szkieletowa, prymitywna głowa. Sprawdzimy, czy ma jakieś czary dla nekromanty. Gliniany golem. Dosyć niski czar, ale zabiorę tę głowę. Jeszcze się pokuszę, żeby sprawdzić, ile dostaniemy za tą głowę. Duży talizman teraz. Udało się wyfarmić z zabitego potworka. Wyważony topór nam wyleciał, ale jest to topór biały, więc nie będę go sprawdzał. Nie będę go podnosił. Gdyby był niebieski, magiczny albo żółty, to oczywiście bym się zainteresował, ale gdy jest biały, to mnie nie interesuje. Cisowa różdżka też zabierzemy. Oszczep dobrej jakości. Biały i kolejny amulet. Kompozytowy łuk też wyleciał. Sporo różnych wylatuje przedmiotów, ale w większości są to białe przedmioty, które mnie nie interesują. Już coraz bardziej wybiórczo podnoszę i sprawdzam przedmioty, które ewentualnie będę chciał sprzedawać.
staram się wybierać takie, które według mojej wiedzy mają, albo według moich podejrzeń będą miały jak najwyższą wartość. Nie zawsze mi się to udaje, bo po prostu nie pamiętam wartości wszystkich przedmiotów, które tu występują, tylko co niektórych, ale na pewno trupie głowy, jak mają skille, porządne skille, zaawansowane dla nekromanty, są wartościowymi przedmiotami na sprzedaż. Okej, okay. Punkt nawigacyjny chyba zaznaczyliśmy, prawda? Czyli schodzimy na drugi poziom pałacowych piwnic. Dzisiaj to doświadczenie wolno wbijamy, nie ma tu za bardzo grup specjalnych, więc na pewno nie wbijemy kolejnego poziomu. Już się nie będę łudził, tak jak w poprzednim odcinku, gdzie myślałem, że powinno się to udać, a jednak na samą końcówkę nie trafiliśmy na odpowiednie grupy i tego doświadczenia za mało zdobyliśmy. Pierścień podniosę i klejnot też. Tu mamy kapliczkę doświadczenia, fajnie, zawsze. Teraz na grupach wbijemy trochę więcej punktów. Przydałaby się wreszcie jakaś elitarna grupka. Na razie jeszcze jej nie było. Tu jest elita chyba. Stoję w drzwiach i nawalam z tych moich noży. Rzucam bardzo szybko przeciwników, staram się ich wykańczać jak najszybciej. Wyważony nóż tam zauważyłem. Za chwilę sprawdzimy, co wyleciało z tych wszystkich grup, ale najpierw się ich pozbędę. Wyczyścimy te pomieszczenia z tej bardzo dużej ilości różnych przeciwników. Pomimo iż mam kapliczkę doświadczenia, to na tych standardowych grupach widzicie, że tego doświadczenia wiele nie wbijam. Dobra, sprawdźmy, co tu powylatywało. Wyważony nóż zobaczymy. Klejnot zobaczymy. Jednak nie mogę go podnieść. W takim razie biorę go do plecaczka. Zbroja łuskowa jeszcze poleciała. Tu ładnie powinniśmy dostać za tą głowę, zobaczcie. Ponieważ zbroja łuskowa poleciała, to jeszcze zrobię tak, że wyrzucę talizmany i teraz się wrócimy zrobić pierwszą dzisiaj sprzedaż. 4000 mam kasy, zobaczymy ile zarobimy. Najpierw identyfikacja wszystkiego u Kane'a i teraz sprzedajemy. 3200 za łuskową. 3690 za tą głowę. Już 12 tysięcy zarobione, ale jeszcze mamy coś na sprzedaż. Ta głowa słaba. Jednak te podstawowe czary nekromanty są mało warte. Ale okej, nie szkodzi. Trochę zarobiliśmy. Prawie 20 tysięcy w sumie się udało zarobić na tych transakcjach sprzedaży pozyskanych przedmiotów. Jeszcze naprawię sobie moje bronie rzucane. Odnowię liczbę tych rzucanych noży moich. I idziemy do kolejnych pomieszczeń. Kolejna grupa kościanych łuczników oraz kościanych magów.
jest zejście na niższy poziom, ale jeszcze nie wchodzę. Jeszcze mam kilka pomieszczeń tego poziomu do sprawdzenia. Tu mamy następną grupę kościanych magów. Są najeźdźcy również. I kościani łucznicy. Jeszcze muszę się dostać tam do środka, gdzie tu przejdziemy do tego środka. Tędy nie przejdziemy. Trochę naokoło muszę iść, ale widzę tam coś się podświetla, więc będzie tam jakaś grupka na pewno do załatwienia. O, tu jeszcze mamy grupkę. Okej. Tu mamy pierwszą elitarną grupę, tak? Pierwszą chyba, albo drugą w sumie już. Nie wiem, czy tam mieliśmy tą jedną grupę przy tej dużej ilości przeciwników. Czy tam była grupa specjalna, czy nie. Szeroki topór. Nie mogę go podnieść. Ten topór wywalam. No dobra, czyli idziemy niżej, na trzeci poziom pałacowych piwnic. Ostatni poziom i zaraz tajemne sanktuarium przed nami. Pierścioneczek kolejny wyleciał. Przydałoby się teraz jakiś fajny pierścień żółty wyfarmić, który mógłbym założyć zamiast tego jeden do many za zabitego przeciwnika. Chociaż tamten też nie jest zły, ale wolałbym już w pierścionku mieć coś innego. Już z tą maną nie mamy takich problemów dzięki temu jednemu wyważonemu nożykowi. Krótka włócznia dobrej jakości. Nie, włócznia krótka to mnie nie interesuje. Długi łuk też mnie nie interesuje. Kolczuga wyleciała. Kolczugę zabiorę na sprzedaż. Kolczuga będzie wartościowa. Ten szyszak eteryczny, to go nie zabieram. Nadkruszek nam wpadł kolejny. Kolczuga zielona wypadła. Czy kojarzycie, co to za zestaw? Zielona kolczuga? Do jakiego zestawu należy? Podstawowy zestaw dla czarodziejki, podpowiem. Czy już wiecie? Można powiedzieć, że to jest kolejny nasz unikat, bo zielone przedmioty setowe też są przedmiotami unikalnymi, jakby nie patrzeć. Tu mamy portal prowadzący do tajemnego sanktuarium. Dobra, wracamy się po tą zieloną kolczugę. Jeszcze pierścień niebieski, zaraz go zobaczymy też. Zielona kolczuga. Nie mogę. Nie mogę. To jest zestaw katana oczywiście. Tak się prezentuje ta zielona kolczuga. Tu mamy skuteczność ataku, to słabo, do minimalnych obrażeń słabo. Pasek do obrony to wywalam w ogóle. Jeszcze żeby się nie wracać, zużyłem potki. Kryształowy miecz. To też nie będę go podnosił, bo jest biały.
lecimy dalej, nie muszę się wracać jeszcze, więc możemy dalej jeszcze pozabijać może już wszystkich przeciwników na tym poziomie i dopiero wrócimy się, jak zaznaczę, następny punkt nawigacyjny już w tajemnym sanktuarium. Ale to zależy, co tu wyleci właśnie. Szczękowy kaptur wyleciał. Zaraz go sprawdzę, czy ma umiejętności ze skilli barbarzyńcy. Jeszcze mała grupka łuczników kościanych. No tego doświadczenia dopiero. Niecałe 30% wbiliśmy, więc bardzo dzisiaj wolno nam to doświadczenie przybywa. Idę zobaczyć ten szczękowy kaptur. No kurczę, wartościowy ten kaptur. Znowu w takim razie wracam się. Zostawiam sobie talizmany, żeby więcej zabrać. I zobaczymy, ile tym razem zarobimy. Zostań na chwilę i posłuchaj. Katanę sobie odłożę na razie. Mam już drugi element setowy, który udało mi się wyfarmić. I do tego jeden unikat, Brental. No i teraz sprzedajemy. 1285, szału nie ma, ale dwa są... Kurczę, tu są dwa... Dwie dziurki są. Ale sprzedaję. Dwie dziury, można by dwie runy tir włożyć i też problemy z maną by były rozwiązane. Ale dopóki mam te nożyki, to już tam olać to... Wtedy bym stracił te bonusy, które mam z dwóch elementów zestawu Berserkera, dlatego nie chciałem tego robić. Jeszcze się naprawimy przy okazji. I już biegniemy z powrotem na poziom. Podnoszę talizmany. I możemy chodzić. A, tu jeszcze mamy Ognistookiego oczywiście, elitarnego przeciwnika, który strzeże dostępu do tego portalu. Szeroki topór i sejmitar wypuścił. Sejmitar wywalam. Ten topór niech sobie będzie. Lekkie mikstury many zamieniam na te normalne. Okej, już tu nic nie ma. Idziemy do tajemnego sanktuarium. Zaznaczamy punkt nawigacyjny. I teraz pójdziemy sobie w tą stronę jako pierwszy kierunek, szukając przejścia do kanionu magów. Dzisiaj właśnie zatrzymamy się, jak znajdę przejście do kanionu magów i ostatni punkt nawigacyjny. Duriela już będziemy robić w kolejnym odcinku. Teraz mój najemnik awansował. Pewnie dobił poziom równy mojemu. Tak podejrzewam, ale zaraz sprawdzę, czy to prawda. 26, tak jest. Jeszcze się upewniłem, ale tak jest. 26 poziom wbił najemnik, czyli taki jak my. No i teraz walczymy. Duchy spalają manę, więc lepiej trzymać się na dystans od nich.
klejnot poleciał. Niebieski klejnot, zobaczymy co w nim będzie. Kolejny klejnot. Cisowa różdżka. Zobaczymy co w tej różdżce dla nekromanty tym razem się wylosuje. Wylosowało już właściwie. Jeszcze pierścień kolejny do kolekcji. No są jakieś skille, są dla nekromanty. Sprawdzę sobie może wśród tych wszystkich przedmiotów ten oto talizman. 5 do odporności na błyskawice, to bardzo fajnie. To mi się podoba. Talizmany z odpornościami, rzecz bardzo ważna. Walczymy, następna grupa. Trochę się wycofam, bo mamy te upiory, które mogą mi spalać manę. Wolę jednak na dystans z nimi walczyć. Większa mikstura many. I kolejna mikstura wzmocnienia. I zobaczymy, czy za pierwszym razem wybraliśmy dobry kierunek w tajemnym sanktuarium. Czy trafimy na przejście do kanionu magów. Od tego będzie zależała długość tego odcinka oczywiście. Runa Tal nam poleciała. Proszę Państwa, najwyższa do tej pory runka, jaką udało się wyfarmić. Bardzo ładnie. Zobaczmy ten duży talizman. 3 do siły. No niech zostanie. Chyba w tym dużym 3 do siły. To jest max czy 4 mogło się wylosować? Już nie kojarzę. Chyba 4. Jestem przeciążony. Jeszcze zanim pójdę tam na koniec tej odnogi, to jeszcze chcę dokładniej ten cały kierunek poczyścić z potworów, dlatego się tu cofnąłem na chwilę. A jeszcze wykończyć tą grupę przeciwników. Mniejszy talizman nam poleciał, czyli warto było się cofnąć, chociaż nie wiadomo co w tym talizmanie mniejszym wylosujemy oczywiście. Poroże jeszcze wyleciało szare, 1 do obrony. A zostawię go na sprzedaż. Nie wiem ile taki mniejszy talizman może kosztować. Zaraz się przekonamy. Jeszcze to poroże zobaczę. Czy ma skille dla druida. Te głowy dla druida, te maski, prawda, nie ma. I tak nie są zbyt wartościowe. Tu kolcze, rękawice, ale eteryki to nie zabieram. Dobra, zobaczmy. Przekonajmy się, czy wybrałem dobrze. Czy za pierwszym razem trafimy na demonologa? Nie. Jednak pierwsza droga błędna. Pierścieniowa zbroja wyleciała. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy tu sporo przedmiotów, więc troszkę się obłowimy. Na sprzedaży, prawda? Uniosę już nic więcej. Tak jak właśnie widzicie. W takim razie robimy powrót. Jest okazja, żeby zarobić trochę kasy. Tak. Więc zarobimy. Jak ci mogę pomóc? 5500 prawie ta różdżka. ...758, słabo za ten topór dostaliśmy. Pierścienie zawsze minimalnie 1000 są warte, więc je zabieram, nieważne co by w nich było. 1000 też dostaliśmy za ten amulet, więc też fajnie.
Okej, idziemy po następne gifty na sprzedaż. Jest okazja, to trochę jeszcze podniosę. Co tu może być wartościowe? Pierścieniową zbroję zobaczę. Z tych przedmiotów hełm. Może hełm zobaczymy. Dwuręczny miecz. Maczetę. Tak na pałę to biorę i sprawdzam, bo nie wiem ile to będzie warte. Jeszcze ten kryształowy miecz też przy okazji zabiorę. A w sumie to pierścieniową zbroję zabiorę lepiej. Ona będzie więcej warta od kryształowego miecza. Nie chciałem w tej serii już sobie zapewnić kasy, więc dlatego... Dobry wieczór. Tak jakbym grał od nowa, prawda? Jakbym nie miał żadnych zasobów. Biegam i się dorabiam po prostu. Nie lubię, jak jest za łatwo, dlatego tak postanowiłem, że jednak ten normal na każdej serii to raczej staram się kilka rzeczy takich robić samemu, a nie na gotowe, bo mógłbym przecież korzystać z kasy, które mam we współdzielonych skrzynkach i nie miałbym z tym problemu, prawda? Ale daje satysfakcję takie dorabianie się powolne. Tak to bym miał od razu full kasy, od razu dużo razy mógłbym sobie losować w hazardzie te bronie, pewnie bym się dorobił już lepszych broni, a tak to zawsze jest zabawa, że trzeba troszeczkę liczyć na łut szczęścia. Teraz pójdziemy w tym kierunku. Zobaczymy, czy za drugim razem trafimy na demonologa. Nawet zyskujemy tego doświadczenia, chociaż grupy standardowe, ale całkiem tego doświadczenia widzę, biliśmy nawet sporo. Chyba najwięcej tu już w tajemnym sanktuarium nam przybyło, chociaż nie sprawdzałem paska. No bo tam jak biegaliśmy jeszcze po tym haremie i piwnicach, to widziałem, że słabo to doświadczenie nam przybywało. A teraz patrzę już 50% zaraz. Wielkie berło. Nie ma skilli. Czyli zostawiam. Ale szans na wbicie poziomu to raczej nie ma. Mamy klany tu. Klany, upiory. I panów guli. Nadkruszony szafir. Następny nadkruch poleciał. Niskiej jakości kolczuga. Ile może być warta niskiej jakości? Przekonam się. Zawsze to określenie niskiej jakości zdecydowanie zmniejsza wartość przedmiotów. Ale zobaczę, ile za kolczugę niskiej jakości mi dadzą. Normalna coś koło piątki była warta, tak? Koło 5000 gdzieś tam. Czy 4 coś, czy koło piątki jakoś tak. Zobaczymy, ile za tą niskiej jakości. Nadkruszony szmaragd. Teraz musiałem uzupełnić sobie manę pierwszy raz dzisiaj.
podniosłem w takim razie też podkę many, żeby sobie pasku uzupełnić. Jeszcze jedną podkę podniosłem. Tej many też nam leci ładnie teraz już. W ostatnich odcinkach nie ma problemu z podkami many, które wylatują licznie z przeciwników, a tu mamy Ral Runkę, najwyższą do tej pory. Najwyższa była Tal, wyfarmiona w tym odcinku. Wcześniej jeszcze wyfarmiliśmy Tira w tym odcinku, a teraz mamy Rala, który staje się najwyższą zdobyczą, jeżeli chodzi o runy mojego barbarzyńcy. Szkieletowa głowa niebieska wypadła. Teraz mamy dużą grupę upiorów. Atakuje z daleka. Tu też bardzo liczna grupa przeciwników. Upiory, panowie guli, klany. Wszystkie typy przeciwników. Atakują mnie ogniem. Ale ja ich też atakuję, wygradam życie. Dzięki czemu to moje życie mi prawie nie schodzi. Jeszcze pierścień wypadł. Zaraz podniosę pierścień. Zobaczymy jeszcze, co tu wypadło. Cofnę się na chwileczkę. Tą szkieletową głowę zobaczymy. Niemożliwe. Kurczę, już nie mogę podnieść. Małe przemeblowanie, żeby tą szkieletową głowę sprawdzić. Są skille dla nekromanty. Zabiorę tą głowę. Chociaż nie ma jakichś super skilli, ale dwa są, to może... Może nawet nam zapłaci Fara za tą głowę. Jakieś lepsze pieniądze. Powyżej tysiaka. Tu mam jeszcze panów guli. Specjalnie zanim poszedłem na koniec, jeszcze chciałem sprawdzić tą stronę. Powoli mi się kończą pociski, moje noże. Dobra, idziemy zobaczyć, czy to jest dobra droga, czy za drugim razem trafimy na demonologa, czy nie. Jednak nie, czyli jeszcze ten odcinek się przedłuży. Jeszcze trzecia droga nas czeka. Nadkruszony topaz. Zwoje identyfikacji zabieram oczywiście. Nie mogę już zabrać. Zbieram kasę, zawartość skrzyń. Zaraz sprawdzimy. Cisowa różdżka wypadła. Sękaty kostur. Te dwa elementy zabiorę. Sękaty kostur. Zamiast jednego talizmanu. A cisowa różdżka zamiast drugiego. Idziemy sprzedać. I za chwilę idziemy na trzecią drogę. 2000. 7180. Pięknie. 1940. To słabo, nie będę więcej podnosił niskiej jakości zbroi, muszę zapamiętać.
bardzo ich wartość spada. Znowu mi się robi bardzo dużo kamyszków. 29 tysięcy. Przerzucamy, już mamy 200 tysięcy złota. 200 tysięcy już. Teraz wracamy się do środka i wybieramy trzeci kierunek. Tym razem pójdę w tą stronę. Kierunek z portalami. Zobaczymy, czy za trzecim razem trafię, czy będę miał wyjątkowe szczęście i trafię dopiero za ostatnim razem. Wszystko się okaże za kilka minut. Tymczasem walczymy i zdobywamy doświadczenie. Zbroja łuskowa. Przeciążony. Zabiorę tę zbroję łuskową. Noże mi się kończą, zapomniałem sobie odnowić. To poroże zabiorę i tak zaraz będę się wracał odnowić sobie noże. Niemożliwe. Już nie mam jednego noża, czyli wracam się. Nie będę jednym walczył. Okej, sprzedamy zbroję łuskową. Jak ci mogę pomóc? 345 i poroże. Niemożliwe. Coś się wylosowało. Coś tam jest, ile nam zapłaci fara? 1597. Może być, faro. I wracamy się na poziom. Walczymy dalej. Wbijamy już prawie 70% paska. Kolejne upiory i klany. Bardzo duża grupka teraz. Wszystkich typów przeciwników, upiory, klany i panowie guli. Walczę, a mój najemnik oczywiście gdzieś się tam zamotał i stoi w miejscu zamiast mi pomagać. Nie uniosę już nic więcej. Pierścionek na pierśnik zabiorę też. Na pierśnik z trzema dziurami, ładny. Zobaczymy poroże. Jest do szczeliny. Jeden punkcik. Dzięki temu, że tu jeszcze nie znalazłem drogi, to wbiłem naprawdę solidnie tego doświadczenia. Myślałem, że dużo, dużo mniej wbiję, a się okazuje,
że zaraz będziemy mieli jeszcze 80% przy odrobinie szczęścia. Amulet poleciał niebieski. Jestem przeciążony. Szkieletowa głowa tam też wypadła. Zobaczymy ją. Biała. Ale ma do żelaznej dziewicy i mistrzostwo we władaniu golemami. Jeszcze załatwimy te klany. Napierśnik dobrej jakości jeszcze wypadł. O, super. Dobra, czyli znowu wyrzucam dwa talizmany, ten napierśnik zabierzemy. Idziemy znowu sprzedać przedmioty, dorobić się kolejnej fajnej sumki. Pozdrawiam cię. To wielki zaszczyt, że 5300, dwie dziury fajne. I tu trzy dziury pod taletcha, tamto moglibyśmy mieć, ale taletcha nie będę robił. Taletcha już kiedyś robiłem na innej serii. Teraz sobie odpuszczę barbarzyńca, nie potrzebuję taletcha. Chociaż to jest taka zbroja w sumie uniwersalna. Ale mamy tego berserkera i tego się trzymam. Sprzedam te mikstury wzmocnienia w sumie. $26,000 dokładamy. Jeszcze odnowię sobie noże. Zbliżamy się już do kwoty 250 000. Runa Eth, czwarta runka dzisiaj wypadła. Bardzo ładnie. Dzisiaj drop run. Bardzo fajny. Tal, Ral, Tir i Eth. Jestem zadowolony. Dobra, idziemy już do przodu. Nie będziemy się cofać, tylko idziemy naprzód. Sprawdzać, czy dobry kierunek, czy będziemy musieli czwarty kierunek jeszcze sprawdzić. No wtedy już na pewno trafimy. Gdyby się ten kierunek okazał jeszcze niewłaściwym. Ale myślę, że za czwartym razem jest małe prawdopodobieństwo. Kurczę, nie zabrałem tych talizmanów? Nie, zabrałem. Przez chwilę myślałem, że nie podniosłem talizmanów. Ale nie, zabrałem talizmany, prawda? Zabrałem, dobra. Rogaty hełm. To jest dla barbarzyńcy? Zaraz sprawdzę. Chyba tak. Tak jest. Chociaż biały i bez skilli. Więc za niego nie dostałbym zbyt wiele kasy, dlatego go wywalam. Zbliżamy się już, zbliżamy się do końca tego kierunku. Jeszcze klany po drodze. Amulecik podnoszę. No niestety, proszę Państwa, ten kierunek też niewłaściwy, czyli ostatnia droga będzie właściwa. Przedłuży nam się dzisiaj trochę odcinek nietypowo. Ale no, któż mógł tak przewidzieć, prawda? Nie uniosę już nic więcej. Jestem przeciążony. To tylko i wyłącznie kwestia szczęścia. Nóż do rzucania. To zobaczę. Złoto podnoszę. Mikstury, koziki, kolczaste tarcze. Jeszcze kryształowy miecz niebieski. Mogę go zabrać też. Teraz wrócimy się szybciej. Najpierw sprzedam jeszcze miłego dnia życzę. To, co udało się wyfarmić. Co w tym nożu? Odrzucanie. Okej, idziemy w ostatni kierunek. Zaczniemy od punktu nawigacyjnego, czyli
zaoszczędziłem sobie na powrocie. Ale też pozbawiłem się prawdopodobnie szansy na wbicie poziomu. Bo gdybym pewnie ten powrót zrobił, tam jeszcze kilku przeciwników ubił, to przy czterech drogach byłaby duża szansa na wbicie kolejnego poziomu, ale nie będziemy przesadzać. Te poziomy i tak wbijemy i tak. Chociaż cały czas szansa zostaje, ponieważ dzięki tej grupie specjalnej już tylko 12% jakiejś nam brakuje paska. Co nam tu wyleciało? Amulet i nadkruszona czaszka zabieram. Niskiej jakości sękaty kostur. Zaraz go sprawdzę, czy ma coś dla czarodziejki. Nie ma. Nie ma nic dla czarodziejki, więc go wywalam. No proszę Państwa, bardzo niedużo mi brakuje już naprawdę. Kapliczka wytrzymałości po drodze odebrana. Chociaż ta wytrzymałość już raczej mi się nie kończy. Uszkodzony napierśnik to też będzie mało wart, bo jest uszkodzony. To bardzo obniża też wartość. Jestem przeciążony. Teraz mój najemnik tam zostanie oczywiście. Chyba, że za chwilę się tu teleportuje do mnie. Nie uniosę już nic więcej. Jestem przeciążony. Swojej identyfikacji już nie mogę podnieść, czyli mam full. Dobra, mamy klany. W takim razie zidentyfikuję ten klejnot, 6 do zręczności i amulet, żeby móc podnosić więcej zwoi. Kurczę, teraz nie mam najemnika mojego i walczę z upiorami, ale jakoś mnie specjalnie nie trafiają, bo nie spalają mi tej many za bardzo. Jest, najemnik się pojawił teraz. No dobra, czyli już wiadomo, że wbijemy ten poziom. Czyli znowu nie miałem racji. Jak mówię, że nie wbijemy, to wbijamy. Jak liczę, że wbijemy, to nie wbijamy. Przewrotny los. Ale kto by przewidział, że 4 razy będę musiał sprawdzać drogi i za 4. razem dopiero trafię na właściwy kierunek. Zobaczymy tą trupią głowę. Wysysanie życia ma. Zostawię ją na sprzedaż. Zbliżamy się już do godzinki, prawie odcinka. Żeby mieć pewność, że to doświadczenie już bijemy, to dlatego tu jeszcze załatwiłem tych przeciwników, bo może znowu braknąć dosłownie troszeczkę, 1%. Nie wiadomo, ile demonolog sam da doświadczenia i jaka będzie jego obstawa.
szmaragd ze skazą zabieram, ale nie mogę unieść. Tam demonolog we mnie strzela ogniem. Mamy kolejny poziom. Demonolog we mnie ogniem, a ja w niego moimi nożami. Długi kostur sprawdzimy. Plamić swoich rąk krwią parszywych czarnoksiężników. Taki tekst usłyszeliśmy w wykonaniu barbarzyńcy. Trójkątna tarcza żółta z niego wyleciała. Okej, jeszcze zanim wejdę w portal, wrócę się, sprzedam, zabiorę też tą żółtą tarczę. Co my tym razem dajemy? Tu mam full i będę miał jeszcze długi czas full, więc znowu w życie. I 13 punkt w podwójny rzut. To wielki zaszczyt, że mogę ci zmówić. 1100, 500, 700, 2000. Nie wiem, jakim cudem ja tą uszkodzoną zbroję zabrałem. Ale już zabrałem, to sprzedamy. 4400, 4700. No to ładnie, ładnie. Prawie ćwierć miliona mamy na koncie. Kolejne tyle samo powinniśmy wbić w następnym odcinku. Mniej więcej, więc będzie pół miliona. Pod koniec następnego odcinka, czyli gdzieś tam w jeszcze następnym, ogarniemy sobie kolejny hazard. Tymczasem idziemy już zakończyć ten odcinek. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, komentarze, suby. A my się widzimy przy okazji kolejnych odcinków tej serii oraz przy okazji wszystkich innych serii na moim kanale. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.